Patrzę, czy tutaj jest. Jest. Dobra. Okej. Dobra, to zaczynamy, Arek, nie? Myślę, że zaczniemy, a w międzyczasie kto przyjdzie, to przyjdzie, bo że tak powiem, jest to taki spontaniczny, mocny live dla, i też o porannej godzinie taka... Kara. Tak, i taki w sumie live z prawnikiem, jak ty miałeś kiedyś taką serię, poranny live z prawnikiem, bo to rano wtedy było, nie? A z reguły live'y są wieczorami przecież. Tak, a... tak, tak. Także to jest taki tak, mocno miałem kawkę z prawnikiem, dzisiaj też mam kawa, to jest ten sam kubek, co 2 czy 3 lata temu. Też. A no właśnie, ja też mam kawkę taką o, w kubeczku tutaj bio. Dobra, to ja sobie tu otwieram ten plan po kolei, taką mini ściągę, to co, że tak powiem... Zebrałem te wszystkie pytania takie, zrobiłem jeden z pierwszych takich live Q&A ze studentami ze Szkoły Marki Odzieżowej i tam generalnie te kwestie 4, które tam będziemy poruszać, pojawiały się zdecydowanie najczęściej i są to jakieś tam rzeczywiście tematy, które się przejawiają i są to najpopularniejsze tematy. Wiadomo, że są jakieś tam specjalistyczne tematy, ktoś tam ma rzeczywiście jakieś tam problemy takie mocno już... szczegółowe, ale to są takie najczęstsze. Powiedz mi nie? tylko ewentualnie, wiesz co, z kwestii technicznych, czy mocno słychać wiatrak? Teraz? Nie słychać, ja nie słyszę przynajmniej, ja nie słyszę Nie wiatraku. Słyszysz, dobra. To w razie ja czego, jak słuchacze będą mieli problem, to niech dadzą znać. Dobra. A ja będę się ochładzał. No dobrze, trzeba, bo jest gorąco teraz, nie? Tak. Dobrze. Ustaw sobie i będziemy jechać, bo ja jestem gotowy. Kwestii trochę mamy. Dobra, okej. Jasne. To słuchaj, pierwszą taką rzeczą, najbardziej podstawową i generalnie, która gdzieś tam się przewija wiele, wiele razy, to jest taka pierwszy aspekt, różnica pomiędzy inspiracją a plagiatem. To jest piękne w ogóle. Bo to jest generalnie... Znaczy nie ma czegoś wiadomo, takiego, że jest jakaś, wiesz, że no jest właśnie, jakaś taka nie różnica... Ma, nie? Wiesz, jest jakaś linia i coś jest inspiracją, tak. Coś jest opracowaniem, czyli albo nielegalnym opracowaniem, czyli plagiatem. Tak. Nie ma czegoś takiego. Wiem, że na wielu różnych kierunkach studiów, szczególnie właśnie ASP, gdzieś tam projektowania odzieży i tak dalej, no teraz tego troszkę mniej jest, ale ci starsi, którzy już pokończyli, to słyszeli o tym, o takich... Takiej odpowiedzi, że 30% inspiracji to jest inspiracja, tak. A powyżej 30% to jest plagiat. Znaczy nie ma czegoś takiego, no nie? Tutaj nie da się ale tego z góry wiesz, ustalić. Ale ty wiesz, że to w pewnych firmach odzieżowych cały czas ta procentówka, cały czas gdzieś tam lata, naprawdę, i to jest jakieś takie stare po prostu gdzieś tam usłyszane i teraz to jest powielane. Tak. No to nie, to myślę, że trzeba od razu powiedzieć na starcie, że to, no to nie jest prawda, nie ma czegoś takiego, że procentowo sobie ustalimy. Tutaj jeżeli mamy na przykład odzież, no nie, i bierzemy sobie odzież pod uwagę, no bo mówimy w sumie o odzieży, o marce odzieżowej, to jeżeli mówimy o jakiejś, nie wiem, koszulce, sukience i tak dalej, no to tutaj możemy w kilku miejscach mieć plagiat i w kilku miejscach mieć inspirację, no nie, no bo możemy mówić o inspiracji i plagiacie jako całości tego utworu, czyli jako całości odzieży danego produktu, no nie, a możemy mówić o konkretnych elementach, które są na tej odzieży, tak, no bo jeżeli znana marka odzieżowa, nie będę mówił nazw, ale to każdy pewnie będzie wiedział, kopiuje sobie, nie wiem, polskich artystów, jakieś grafiki i nakleja na koszulki, na bluzy, na po prostu na ubrania, jakieś robi printy i po prostu na druki z tych grafik, no to wiadomo, że no cała koszulka, no to no bez przesady, to nie jest utwór, tak, więc tutaj sobie mogliśmy zrobić taką koszulkę z grafiką, no ale już sam element typu ta grafika, no to już był plagiat, tak, była kopia. Akurat w tamtym przypadku to była kopia 1:1, no ale nawet zmodyfikowanie koloru to nie byłaby inspiracja, no nie, więc tutaj możemy sobie mówić o jakichś takich elementach, no nie, ale nie mogę z góry powiedzieć, co na pewno będzie plagiatem, a co na pewno będzie inspiracją. Wiadomo, że są takie elementy ciężkie do określenia. Typowe. Ja też nie? Jeszcze na przykład... Tak, jeszcze wiesz co, jedna rzecz. To trochę na przekór powiem, ale no już siedzę trochę tych lat w tej branży odzieżowej i przeanalizowałem sporo tych projektów pod kątem naruszeń. I mogę szczerze powiedzieć, że większość projektów nie jest twórczych, które są sprzedawane na rynku, no nie? Jako całość.
Czyli jeżeli ktoś chce dochodzić swoich praw z sukienki, która jest po prostu rozkloszowana w dół, no nie, tutaj trochę, wiesz, jakby z, nie jestem jakby technicznym od odzieży, nie, ale wiecie, tak, wiecie o co chodzi, jest tak. Po prostu bardzo pospolitym krojem sukienki, no to jednak no to nie będzie twórcze, no nie, więc tutaj twórcze mogły być ewentualne elementy takie odróżniające, nie wiem, jakieś pufki, jakieś, tutaj, nie wiem, większe takie bufony tutaj, żeby były i tak dalej, no nie. To, no to wtedy mogli. Rzeczy, nie? Tak. To wtedy co do tych elementów, co do poszczególnych części, moglibyśmy mówić, że to są jakieś elementy odróżniające i wtedy mógł być utwór, tak? Natomiast sama sukienka jako całość, no to jeżeli ona jest taka jak każda inna, no to są problemy, tak? Więc jeżeli bardziej, dodatkowo... bo jak na przykład... Mów, proszę. Bo wiesz co, jedną rzecz, bo zapomnę, tak jak na przykład taki pojawiający się przykład z tą podeszwą Lubotina, nie? Czyli czerwona podeszwa. I jeżeli ktoś to rzeczywiście robi w swoich, to jest typowe, nie? I to jest takie, że rzeczywiście to jest plagiat, tak? No, jeżeli tak, ale to jest akurat taki znak rozpoznawczy, nie? Już, bo to no samo właśnie, w sobie pytanie, nie było twórcze, jest... nie? To już, no to właśnie, już jest taki znak rozpoznawczy danej marki. No to tutaj też warto w sumie o tym wspomnieć. Znaczy jest też coś takiego jak rozmycie, czyli w sytuacji, w której, tak jak Adidasy, nie? Słowem Adidasy określa się kategorię butów de facto, a nie tylko i wyłącznie markę. Są takie marki, które mówią, żeby nie korzystać z ich nazw do określania po prostu kategorii produktów. Są takie marki, które wprost o tym mówią, no nie? Że sorry, no nie nazywajcie Nike Adidasami, tak? Mimo tego, że no jakby tu akurat tutaj trochę już za późno było, tak? Tutaj już akcja Adidasa byłaby no po fakcie, no bo już wszyscy nazywamy Adidasy po prostu jakby buty sportowe, tak? To są Adidasy gdzieś tam w mniemaniu. No natomiast są marki, które dbają o coś takiego, żeby właśnie takiego rozmycia marki nie było, no nie? Bo to jest no też jest problematyczne. Ale to trochę schodzimy na znaki towarowe, no nie? Tak. Ja tylko tak chciałem, bo to jest takie typowe i takie mocno wiesz, zapadające w pamięć. Każdy o tym myśli jako pierwszy przykład czegoś takiego. Znaczy wiesz co, jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, że ktoś skopiował nasz produkt, to te sytuacje, z którymi ja się najczęściej spotykam, bo też trzeba pamiętać, że nie z każdą sytuacją, nie z każdą sprawą przychodzi się do prawnika, no nie? No wiadomo. Przeważnie jak chce się już działać, albo sprawa jest grubsza, albo no, ktoś nas naprawdę wkurzył i chcemy po prostu, obojętnie jakie to jest naruszenie, czy małe, czy duże, to po prostu chcemy się no nie tyle zemścić, ale chcemy po prostu swoich praw dochodzić od danej osoby, no nie? To wtedy idziemy do prawnika. Tak. To najczęściej jest tak, że oprócz tego, że jest kopiowany produkt, to często też są kopiowane zdjęcia. Czyli w sytuacji, w której my mamy naruszenie co do, my nie mamy na przykład naruszenia co do produktu, no to możemy iść z praw autorskich do samego zdjęcia. No bo zdjęcie zostało albo skopiowane, albo jest odtworzone jeden do jednego, więc tutaj na to po prostu ewentualnie zwracam uwagę, no nie? Okej. Okay. A słuchaj, bo teraz tam takie pytanie się pojawiło i może tak w sumie byśmy teraz na to tak mniej więcej odpowiedzieli. Ktoś zapytał podczas jednego z moich live'ów pytanie, czy wykorzystywanie wizerunku, nie o to mi chodziło, sorry, przykład z grafiką załóżmy, że jeżeli mamy jakiś obrazek, mem lub do mnie mam jakąś grafikę GIF-a jakiegoś z Giphy, który jest bardzo popularny w sieci. Jeżeli grafik przerobi taki obrazek i stworzy coś bardzo podobnego, plus dostosowanie do danego typu odzieży lub prawdopodobnie w domniemaniu też myślę grupy docelowej, to czy to będzie naruszenie czyjejś własności? Wiesz co, z memami jest ten problem, czyli na przykład, często... No? Ja wiem o co chodzi, wiesz, po prostu robimy sobie nadruk na białej koszulce, streetwear typowy. Na przykład no, nie? Przerabiamy logo, memem. Popularne mocno przerobienie logo The North Face, nie? Czyli i coś tam zmienione, ale jest przerobione na przykład pod danych klientów, że... A czy to są w ogóle, wiesz co, to są w ogóle dwa tematy, nie? W mojej ocenie. No, wiesz co, ten North Face to jest dużo prostsze prawnie, bo mamy znak towarowy, i z zasady nie możemy czegoś takiego robić, tak? Ewentualnie jeżeli to miał być jakieś parodia, pastisz, tego typu kwestia, no nie? No to możemy sobie pójść w tym kierunku, no ale to musiałoby być no naprawdę parodia, komedia. Problem mam ewentualnie z tym, że ktoś na tym zarabia,
bo to nie jest artystyczne wykonanie, wiesz, to nie jest coś takiego, tak? To po prostu ktoś przerobił pod markę, pod swoją firmę i to dalej sprzedaje, więc z tym miałbym problem. Wiem, że były tego typu sprawy, część osób gdzieś tam wygrała, część przegrała, większość rzeczy się rozmyło po prostu przedsądowo. Na korzyść tych marek, które były oryginalnym posiadaczem, to trzeba powiedzieć. No tak, tak. Więc szczerze mówiąc, uruchamianie i budowy marki, budowę marki na tym, że będziemy przerabiać znane logotypy i sprzedawać to, prędzej czy później dojdzie to do tej marki. Są w Polsce kancelarie, które obsługują, których klientami są te duże marki, więc to nie jest... I które szukają nie jest tak, po prostu że... tego, aby... No. Tak, więc to nie jest tak, że my jesteśmy w Polsce i nagle okej, no Polska za ścianek, wiecie, Europy i tak dalej. Nie, to tak nie działa. Są w Polsce firmy, które zajmują się poszukiwaniem tego typu naruszeń. Mamy bardzo dużo fajnych specjalistów w Polsce, takich detektywów właśnie od własności intelektualnej, którzy są zatrudniani przez te firmy duże. No i są wyszukiwane te naruszenia. Znaczy ja wiem, że ta odpowiedź może nie być zbyt pozytywna dla osoby, która na tym zarabia, ale trzeba znać to ryzyko biznesowe. Znaczy to jest kwestia po prostu oszacowania ryzyka. No nie? Jeżeli przychodzi do mnie klient z czymś takim, to my po prostu siadamy i patrzymy, co on zrobił, w jaki sposób to zmodyfikował, czy możemy uznać to gdzieś tam w naszych odczuciach takiego typowego konsumenta, to nazwijmy, że to jest nowy produkt, że to jest nowa rzecz, że to jest parodia, że to ma być zabawne, śmieszne. Patrzymy, czy to komercja, nie komercja, jak duży nakład będzie tego. No i oczywiście trzeba poinformować o tym klienta. Tak? I klient musi podjąć tak zwane ryzyko biznesowe, czy po prostu wchodzi w to, czy nie. No dokładnie, czyli na przykład dużo zarobi, mu się opłaca, ewentualnie jakaś kara i tak dalej, to jest wszystko analizowane, nie? No dobra, tak, okay, natomiast teraz... z memami, wiesz co, z memami jest troszeczkę inaczej. Z memami jest to, że często mem sam w sobie jest często naruszeniem prawa, no nie? No bo wykorzystujemy sobie zdjęcie polityka albo jakiś właśnie wizerunek, bo to też wspomniałeś w połowie zdania o wizerunku, no ale to na memach jest często, jest cudzy wizerunek. W memach są wykorzystywane cudze grafiki, które gdzieś tam mają swojego jakiegoś twórcę. To, że coś jest popularne jako mem, to nie znaczy, że nagle twórca utracił prawa do tego. No nie? Więc to jest też ryzykowne. I tutaj też trzeba byłoby po prostu zastanowić się nad tym ryzykiem i nad uruchomieniem tego biznesu chwilę przed. Po prostu za i przeciw, no nie? Wiesz, to na tym to polega. Tutaj prawo po prostu, może inaczej, prawo jedno, prawnik drugie i to prawnik drugie, no to trzeba po prostu, trzeba do tego usiąść i sprawdzić, co tam się dzieje, co tam zostało zrobione. Przeważnie musimy przedstawić to te kary, które gdzieś tam będą do zapłaty, kwoty i tak dalej, i po prostu pokazać to, no nie? No i liczy się po prostu. Przedsiębiorca liczy, czy no zarobi więcej na tą karę, czy mu, no wiadomo, to jest takie obliczanie sensowności biznesowej. Tak, są to dosyć specyficzne biznesy, bo jednak koniec końców ten streetwear, on on wychodzi gdzieś tam, urodził się przynajmniej w mojej ocenie, jak gdzieś tam czytałem o streetwearze jakieś historyczne rzeczy, to on się wywodzi jednak z jakiejś popkultury kopiowania tych takiej parodiowania pewnych rzeczy też, zachowań, grafik, rozwiązań. Wiesz, czasami jest tak, że te marki oryginalne też wykorzystują to na swoją korzyść i to też tak jest, bo komuś się uda coś i po prostu potem... Ale no to nie wiemy tego, jak ta marka zareaguje na to, nie? I jakby to jest też w tym ryzyku, nie? Okej, dobra, teraz, a słuchaj, a na przykład jak masz takie te gify, gipchi na przykład, gdzie gdzieś tam możemy, wiesz, jest ten portal taki znany. Tak, wiesz, ja kojarzę to gify, sam zresztą z tego korzystam. Wstawiają na przykład jakieś prezentacje i tak dalej. Wiesz, to jest spoko. Ja też troszeczkę przycinasz, wiesz, ale... Tylko, że ja na przykład jak gdzieś wrzucam w jakąś prezentację czy coś, to mimo wszystko wrzucam źródło, nie? Pod tym... Ale słyszysz mnie? Słyszysz? Tak, w sensie sedno pytania rozumiem. Tak, no wiesz co, przy prezentacjach jak korzystasz, to możesz skorzystać z prawa cytatu. Halo? Teraz słyszysz mnie? Ja ciebie słyszę. Sorry, słyszysz mnie teraz? Słyszysz? Słyszę, teraz ja słyszę. Halo.
Raz, dwa, trzy, ja słyszę. Sobo, coś mi się tutaj przerywa troszeczkę, ale chyba już. Nie ma problemu. Wiesz co, mniej więcej sedno usłyszałem pytania. Okej, okay, sorry, to jeszcze raz jakby to... Nie, spoko, to spoko, spoko, jakby zrozumiałem pytanie. Słuchaj, samo korzystanie z GIFI, dobra. Chodzi o to, że trzeba byłoby zobaczyć, bo szczerze mówiąc nie czytałem regulaminu GIFI, mimo tego, że korzystam z tej aplikacji. Tak, kojarzę, że tam na pewno, bo zawsze jak się sporządza regulaminy tego typu platform, to zawsze jest regulamin opcja... Tak, nie? Jest licencja, że pewnie, że nie można z tego korzystać w celach komercyjnych, to zapewne tak będzie. Mhm. Można z tego korzystać w ramach takiego dozwolonego użytku, no ale to prawie zawsze. Prawa cytatu, no i oczywiście na zasadach wskazanych w tym regulaminie. W tym regulaminie pewnie jest wskazane, że niekomercyjnie i że można po prostu no, do takiego codziennego, wiecie, prywatnego użytku. To się często prywatny użytek nazywa w tych amerykańskich regulaminach. Więc to, co powiedziałeś, czyli skorzystanie z tego w ramach prezentacji, no to najpewniej będzie prawo cytatu, tak? No bo tu kwestia edukacji i tak dalej. No nie? Tak. Co prawda zabarwienie takie humorystyczne, no nie, ale jednak w ramach edukacji to będzie robione, tak. No nie? Więc prawo cytatu by tutaj było. Więc dawanie tego na koszulkę. Znaczy, pamiętajcie też o tym, że żeby skorzystać z prawa cytatu, to my sami musimy tworzyć utwór. Więc jeżeli chcemy, już abstrahując od GIFI, ale czegokolwiek, jeżeli chcemy w ramach swojej firmy skorzystać z prawa cytatu i zrobić właśnie jakiś produkt, to sorry, ale biały kubek z nadrukiem albo biała koszulka z nadrukiem, to nie jest utwór, nie? Bo biała koszulka nie jest utworem. Jako całość też nie będzie utworem. Jedynym utworem będzie to, co ty skopiowałeś, no nie? Drogi słuchaczu. więc nie możemy mówić wtedy o prawie cytatu. Plus, czy widzieliście kiedykolwiek, żeby na koszulce było podane źródło i autor? Taki wiesz, no właśnie. Jest nadruk i źródło, autor. No nie. Źródło, nie? No nie ma. Albo żeby ktoś dawał QR-a z jakimś odniesieniem. Tak. Nikt tam tego nie robi, nie? Tak. Widzę, że tak mocno w strukturze się trzymamy. No dobra, słuchaj, to teraz bo natomiast tak w ramach takich normalnych marek odzieżowych, w sensie, które same naprawdę tworzą od A do Z swoje produkty, no albo posiłkują się gdzieś tam projektantami, no nie, a nie cudzymi pracami, no to najczęściej jednak ma się licencję do tych materiałów, no nie, czyli jak współpracujesz z grafikiem, to masz umowę o przeniesienie praw autorskich zawartą w formie pisemnej i takiej, czyli takiej tradycyjnej, no nie, albo przynajmniej licencję ma się jakąś, no nie, jeżeli korzystacie ze stoków, no to też ma się licencję z takiego stoku, trzeba zapłacić te, nie wiem, 4 do 30 dolarów, tam euro. Tak, więc... Tylko, że ludzie nie patrzą z reguły i generalnie kupują tą najtańszą wersję rozszerzoną, a potem na przykład influencer jakiś duży to pokaże, a tam to wtedy powinni mieć tą rozszerzoną na przykład za $500 czy 600, bo tam jest, trzeba patrzeć za liczbę wyświetleń, nie? I też tak, dużo, bo tam są różne rzeczami. Te stoki, no. No i tam często jest tak, że na przykład ktoś kupi za, wiesz, 10 czy tam 30 dolców, a się okazuje, że na przykład to jest licencja na, nie wiem, 30 tysięcy wyświetleń, 50 tysięcy wyświetleń. Jeżeli ktoś zaczyna i nie będzie tego pokazywał influencerom, to spoko, ale jeżeli, wiesz, no nie wiem, założyć to influencer, który ma milion, wiesz, followersów i 500 000 ogląda go stories, no to jakby wyświetlenie już w sumie osiągnięte, nie? Tak, tylko tutaj też trzeba byłoby ewentualnie, wiesz co, zwrócić uwagę na to, jak to jest sprecyzowane, bo te wyświetlenia często dotyczą utworów multimedialnych. A jeżeli, wiesz, mówię o takim prostym nadruku, nie, jakimś princie na koszulce i tak dalej, to często te licencje nie dotyczą, te wyświetlenia nie dotyczą tego typu produktów fizycznych, no nie, tylko multimedialnych, czyli takich, wiesz, wyświetlanych na YouTubie, wiesz, i tak dalej, no nie. Tu trzeba byłoby po prostu już wejść, wiesz, w konkretną licencję, ale tych stoków jest, powiem szczerze mówiąc, tyle, że to nawet nie wiem, czy byłby sens teraz przechodzić przez to, no nie? Istotna rzecz to po prostu to, żebyście czytali te licencje. To jest najważniejszy Dokładnie. Wniosek z tego. Dokładnie, nie, no w szczegóły to nie będziemy wchodzić. Kamil ma małe problemy techniczne?
Może zanim Kamil się podłączy, to jeżeli jest ktoś z nami, bo ja nie widzę ile osób i kto w ogóle jest z nami, to możecie dać znać na czacie, czy macie do mnie jakieś pytanie, czy macie do nas jakieś pytanie, to ja od razu postaram się odpowiedzieć. A gdzieś tam jeszcze może nawiązując do tych tematów licencji, no to tutaj szczególną właśnie uwagę zwracam na to, żebyście mieli, żebyście posiadali umowy z tymi grafikami, którzy będą dla was pracować, że będą tworzyć właśnie różnego rodzaju printy, grafiki, żebyście mieli też umowy podpisywane, najlepiej przeniesienia, tak, tak, Kamila zacięło, ale to ja poprowadzę to sam. Tak, więc pamiętajcie o tym, żeby te umowy posiadać, nie niszczyć ich, nigdzie nie wyrzucać, tylko mieć po prostu te umowy u siebie bezpośrednio gdzieś tam zafajlowane, zarchiwizowane te umowy. Tak samo z projektantami, tak samo z osobami, które będą robiły dla was jakieś printy, nie tylko grafiki, to żebyście te wszystkie umowy po prostu popodpisywali i żebyście mieli, no nie? Bo pamiętajcie o tym, że do przeniesienia praw autorskich, majątkowych wymagana jest forma pisemna. Arka. Słychać. Tak, tak, mnie słychać. Ciebie, Kamil, wiesz co, przerywa. Może przełącz się, napiszcie proszę, żeby może przełączył się na komórkę, Wi-Fi z komórki. Bo nie wiem, czy mnie słyszy. To ja jeszcze dopowiem. Już abstrahując od umów, to przejdźmy sobie dalej, no bo jeżeli otwieramy markę odzieżową albo prowadzimy markę odzieżową, no to musimy, znaczy mamy najczęściej oczywiście sklep internetowy, no nie siedzimy, nie sprzedajemy tylko w jakichś pop-upach, w showroomach i po prostu na innych marketplace'ach. Tylko korzystamy z własnych sklepów internetowych, no nie? Więc pamiętajcie, że niedługo wchodzi omnibus, więc tutaj zdecydowanie trzeba na to zwrócić uwagę. Słychać mnie? Tak, lepiej jest. Jesteś. Bo na telefon się przełączyłem, bo rzeczywiście to jakieś są kłopoty, ale teraz chyba już będzie dobrze. Spoko, wiesz co, jest tyle tematu w ramach marki odzieżowej, że wiesz, ja mogę siedzieć i gadać tutaj. Dobrze. Sam okay, to mogę poprowadzić. No, kup sobie stary linka. O, dobre. Nie, w hotelu jestem, ale już się przełączyłem na telefon, przepraszam najmocniej, ale tu po prostu no jestem w takiej małej sali i tak może dlatego. Ale dobrze, to po prostu... Jest, zacząłem gdzieś tutaj... tam coś tam o umowach, zacząłem dobrze mówić potem o regulaminie, wiesz co, bo jednak myślę, że warto to powiedzieć, że to jednak może, wchodzą te zmiany zaraz. To może dokończ ten wątek, który tam gdzieś tak zacząłeś, to śmiało tak, kończ, tak, a tak, później tak. Ja tam wrócę do... Tak, jeszcze nie każdy gdzieś tam wie, chociaż jest sporo już informacji o tym w internecie, sporo prawników na ten temat pisze, zresztą my też o tym piszemy gdzieś tam w naszych socjalach, no to wchodzi wkrótce ten omnibus, oczywiście na ten moment no nie wiadomo kiedy on wejdzie, ale to jest bliżej już niż dalej na ten moment i tak jesteśmy już po czasie, kiedy powinniśmy to wdrożyć u nas w Polsce, więc... Warto się już nad tym tematem gdzieś tam pochylić, no bo będą zmiany, czy to w zakresie gdzieś tam reklamacji. Może nie chcę na razie wchodzić tutaj w to, no bo koniec końców, wiecie, oni dzień wcześniej potrafią nam zmienić te przepisy, no nie? Więc warto po prostu mieć świadomość, że trzeba będzie, jak tylko to wejdzie, to trzeba będzie jak najszybciej, w ciągu kilku dni, bo tam chyba prawie, z tego co pamiętam, tam nie ma tego okresu wdrożeniowego, tam chyba tydzień jest, albo w ogóle nie ma. Po prostu od wejścia przepisów trzeba być od razu zgodnym z tym. A to będą jednak w zakresie praw konsumenckich, nie? Czyli jak konsument wam następnego dnia będzie miał jakieś żądania do was reklamacyjne związane z rękojmią i tak dalej, no to już według nowych zasad będzie trzeba rozpatrywać, tak? Więc no to jest dosyć problematyczne. Okej, dobra. Kwestia tych rabatów, informowania o rabatach, o cenach, o promocjach, o tych opiniach, no nie, żeby te opinie były zgodne z rzeczywistością, a nie po prostu generowane gdzieś tam przez ludzi. Nie wiem, czy mogę odesłać do newslettera swojego e-commerce'owego. Tak, odsyłaj, Arek, wszystko tam wyświetli, bo tam tyle można znaleźć po prostu wartościowych rzeczy, że jak ja tam, wiesz, no sporo tam generalnie wiem z życia, ale jak, nie wiem, kręciłem moduł o metkach, co powinno być, co nie, co dobrze, że było, to wiesz, twojego e-booka czytałem, przypominałem sobie to wszystko i w ogóle, więc
wysyłaj śmiało, bo to w ogóle jest do newslettera, do swoich e-booków. To tak, też tutaj tam na właśnie końcu, moim zdaniem. W zakresie tego omnibusa, no to teraz będziemy robili takie 4, pewnie 5 tygodni i to zakończymy webinarem, właśnie taki pakiet informacyjny, edukacyjny na temat właśnie tego omnibusa. W zeszłym tygodniu, we wtorek, pamiętam, że wyszło, bo my co wtorek wysyłamy ten newsletter, co wtorek o 9 rano. W zeszłym tygodniu wyszło na temat tych właśnie rabatów, pokazywania cen. Teraz we wtorek wychodzi o reklamacjach. Także jak ktoś chce... poprosimy newslettera. Także tak. Jak ktoś chce, to może się zapisać. To jest letstalkecom.pl, najtrudniejsza nazwa na świecie, jaka mogła być, ale później wkopiuję w czacie. Linka musisz tam. Tu wkopiować. No właśnie nie mogę, wiesz co, ja ci wyślę to na prywatnym. Wyślij, ja tutaj wrzucę zaraz. I skopiuj go, proszę, no bo ja wiesz co, nie mam dostępu do czata, wiesz? A nie masz do czata? A mogę tu dać? Nie, nie mam. No, jako gość to nie ma się dostępu, wiesz? A, dobra, no to na już. Na prywatnym wysłałem. Dobra, już zaraz to skopiuję. Tak, więc na bieżąco to wysyłamy. Też jest dostęp do poprzednich maili. Ja tych maili chyba z 20 czy 30 już wysłaliśmy ogólnie, więc spokojnie można do całego archiwum maili sobie zerknąć, zobaczyć, no bo było sporo tej wiedzy jednak dla e-commerce'ów tam. No jak mówimy o marce odzieżowej, to równa się e-commerce najczęściej, nie? No, najczęściej, nie? Okej, to teraz byśmy właśnie odnośnie tych umów, bo to też jest taka tematyka, wiele osób się pyta, czy jak na przykład właśnie zlecamy do szwalni szycie, czy dobrze i warto tą umowę robić, czy nie? Znaczy ja mam swój jakiś tam pogląd z życia na to, bo wiem jak to działa i co odstrasza, a co nie, bardziej pod względem współpracy. Ale pod twoim względem prawniczym i spraw, czy jakieś tam znowu twojego doświadczenia biznesowego, znaczy obsługi klientów, to czy jednak warto tę umowę podpisywać, jeżeli zleca ktoś szycie, czy nie, czy może na przykład wystarczy jakieś zamówienie z wypisaniem szczegółów i zakresu na maila, jakbyś do tego mógł się odnieść, nie? So, jeżeli mówimy o podmiocie z Polski, to znaczy ja wiem, że najczęściej się nie podpisuje tych umów, no ale potem przychodzi tak. Ktoś do mnie i mówi, no nie mam umowy, ustalaliśmy coś na telefon albo fizycznie w szwalni i teraz w firmie, nie? No tak. I teraz prawniku radź sobie, nie? Jak ja nie mam żadnych ustaleń, ja nic nie wiem, co się działo, nie mam żadnych potwierdzeń. Więc jeżeli to jest, więc my zawsze proponujemy coś takiego i to jest nasze pytanie na start. Czy ta współpraca będzie jednorazową współpracą, no bo takie współprace też są oczywiście, czy będzie taką stałą współpracą? Bo jeżeli to będzie stała współpraca, no to podpisujemy sobie taką umowę ramową i nie musimy przy każdym zamówieniu czy domawianiu czegoś na nowo podpisywać, tylko normalnie wtedy mailowo się składa zamówienia, no nie? Ale mamy raz podpisaną tą umowę z kluczowymi rzeczami, z nie wiem, zachowaniem poufności, z niewykorzystywaniem materiałów, z procesem reklamacyjnym, czyli rękojmiami, to jest liczba pojedyncza, z kwestią jakichś poprawek, tak? Przecież odszycie na drugą stronę produktu, to nie jest coś dziwnego w Polsce, w sensie to się dzieje w szwalniach, tak, że dostają projekt i nagle na drugą stronę odszywają, albo jest w innym miejscu dana rzecz, w sensie dany element, który miał być uszyty, tak, albo są guziki źle obszyte, albo są, mieliśmy też taką sytuację, gdzie były wszyte złe zamki, mimo tego, że dostarczone zostały dobre. Tak, po prostu z innej produkcji zostały wzięte nie te zamki, co trzeba. Wiecie, no to jest codzienność, tak, przy dużej ilości takich zamówień, okej, nie oceniam szwalni, no nie, ale no nie powinno do czegoś takiego dojść. No i są problemy z tym najczęściej, tak, jeżeli szwalnia źle coś odszyje, a co gorsza, szwalnia, jeżeli coś źle odszyje, no to ona musi to odszyć na nowo albo zwrócić materiał, tak? No a teraz weź zwracaj materiał, plus jeszcze odszkodowania za to, że nie odszyła danego produktu w terminie, nie? Więc to jest naprawdę duży generalnie, problem. Generalnie ja to tak z perspektywy producenta to najczęściej się spotykam z takimi sytuacjami, że rzeczywiście źle poszyją, no i materiał jest zmarnowany. Tak. No i jakby czasami są sytuacje, jakieś tam sukienki są, gdzie no ciężko jest to uratować, nie? Bo generalnie no,
czasami można uratować, tylko Mhm. że nikt nie chce się tego podjąć za bardzo, no bo wiesz, ogólnie jest tak, że szwalnia po szwalni nie chce poprawiać. Generalnie tak jest, no bo musisz coś odpruć, później musisz to generalnie tam, później jakoś, żeby to nie było widoczne, że to było odprute, naprawić, ale generalnie to są najczęściej sytuacje, że rzeczywiście jest coś nieładnie powycinane i potem coś się z tym pomarszczyło, stało, albo rzeczywiście jest źle skrojone, niezgodnie z technologią, bo materiał ma tam, że tak powiem, no, w określoną stronę dany materiał trzeba, że tak powiem, kroić i źle jest zrobiony i potem no, nikt nie chce się do tego, nie, tam, no bo tak wyszło technologicznie na danej szwalni, nie, bo No tak, taki był dlatego poziom umowy są na czas doświadczenia tej wojny. szwalni, nie? Tak, umowy są na Tak, czas tak, wojny, a nie na niepokoju, więc to jest to mój każdy ulubiony prawnik mi cytat. mówi, nie, to Tak. jak my mamy znajomych takich z Warszawy, też właśnie prawników i to jest koleżanka mojej żony i ona właśnie mówi praktycznie co któreś zdanie, umowy są na czas wojny, pamiętajcie, nie? No. Właśnie ja znajdę zaraz artykuł na blogu, który myślę, że może poniekąd namówić ludzi, żeby jednak w jakiejś formie spisywali te rzeczy, na które się umawiają. Wyślę ci teraz też na prywatnym, tak jakbyś mógł skopiować No właśnie, do czata. właśnie, poczekaj, bo nie mam tego, nie Prywatny masz mam... po prawej stronie, wiesz? Dobra, tu mi Kropeczka. wysłałeś. Dobra, o, teraz mam, dobra. Mam, Tak, tu to ja ten kopiuję, newsletter zaraz i ten artykuł. Znaczy, dobra. ja używam też często umów i ostatnio właśnie wszedłem w taką dyskusję na LinkedInie i dosyć dużo lajków dostałem, więc dużo osób się zgodziło z tym. No. To sytuacja, że umowy są takim weryfikatorem też kontrahenta. No bo jeżeli my mamy gotową umowę, wiecie, i ta umowa jest napisana dobrze, ona jest zarówno na korzyść jednej, jak i drugiej strony, tak? Ona jest po prostu, no wiadomo, że szwalnia będzie miała trochę więcej obowiązków, tak? No bo ona jest wykonawcą, no to jest wiadome. I szwalnia jest profesjonalistą i tak dalej, czy profesjonalistką, no nie? To rodzaj żeński w sumie szwalnia, ta szwalnia. Więc no powinna być świadoma, że takie umowy powinna podpisywać i może jej kontrahent przedstawić taką umowę. I w sytuacji, w której ona nie chce podpisać tej umowy, no to musi się zapalić po prostu co najmniej żółta lampka, że coś jest nie tak. Dlaczego szwalnia mi nie chce podpisać umowy? Tak? No, no, no to jest no, to jest taka weryfikacja. Weryfikacja, nie? Skoro Bo ja wszystko daję później można... gotowe, no nie? Bo później można przecież zrobić w ten sposób, że na przykład, no tak w biznesie, nie? Czyli jedna strona proponuje umowę, ale i wtedy weryfikujesz, czy się zgadzasz, czy nie, a w sumie może się okazać, że ta umowa jest, kurczę, na jedną stronę A4 i jest totalnie w ogóle jakaś tam, nie jest jakaś mocna, że tak powiem, ale to takie bardziej też sprawdzenie może być, nie? Tak. No, natomiast umowy ze szwalniami, my mamy takie 20 pytań zawsze, które zadajemy, jak przychodzi do nas osoba, która chce podjąć współpracę ze szwalnią. Znaczy 20 pytań może przerażać, natomiast dostaję feedback, że oni nawet się nie zastanawiają czasami ludzie nad tym, żeby zadać jakieś pytanie szwalni, no nie? Na przykład co się stanie w sytuacji, w której zostanie coś źle odszyte? No trzeba wiedzieć wcześniej, jak wygląda procedura, tak? Albo nie ustalają takich rzeczy organizacyjnych, jak kto komu będzie wysyłał, w sensie w jaki sposób na przykład będzie odbiór materiału, albo w jaki sposób będzie odbiór produktu i tak dalej. No to są rzeczy, które trzeba po prostu uregulować w jakiś sposób. Tutaj też zostało zadane pytanie, czy to musi być umowa, czy same ustalenia mailowe są wiążące. Znaczy ustalenia mailowe są umową, no nie? Przy współpracy ze szwalnią nie mamy de facto żadnej formy z góry ustalonej, więc to nie musi być forma pisemna ze szwalnią. Może to być skan wysłany, podpisany, może to być akceptacja mailowa, byle nie telefonicznie i byle nie face to face, no bo tego nie udowodnimy. Tak. Natomiast ja jeszcze taki mam przykład. Wystarczą ustalenia mailowe, tylko wiecie, ustalenia mailowe, że wykonaj mi to, a zapłacę ci tyle, to jest trochę za mało, no nie? Znaczy nie bez powodu nie, umowy no, ze szwalnią mają jakieś... po 6, 7, 8 stron, czasami więcej, zależy od wielkości szwalni i od skomplikowania procesu, no nie? Jakieś powinny być wytyczne odnośnie, tak. Znaczy ja, to się tak fachowo nazywa karta technologiczna, tak? Czyli jeżeli jak na przykład nam zleca jakaś szwalnia, jakaś marka taka znana, ogólnopolska, jakaś tam duża,
to z reguły oni mają karty technologiczne i podpisujesz tą kartę technologiczną, że zgodnie z tą kartą technologiczną szyjesz, czyli to, co mówiłeś, że na przykład ten zasuwak konkretny, który dała szwalnia, te Tak. konkretne guziki i tak dalej, i konkretne nici nawet, to tam jest wszystko rozpisane, nie? W takiej karcie technologicznej. Ale jeszcze jest jedna taka sytuacja, która dosyć często się tam przejawia. Na przykład ktoś zamawia większą partię materiału z firmy tkaninowej, czyli to jakby już, no też jest element prowadzenia biznesu, ale no nie związany bezpośrednio już ze szwalnią, tylko z zakupem tkanin. I na przykład dużo jest sytuacji, że załóżmy szwalnia lub marka odzieżowa zamawia bardziej pod zamówienie na przykład materiał na sukienkę w określonym granacie lub w określonym zielonym, nie, kolorze. Potem na przykład ta partia przychodzi w troszeczkę innym odcieniu. I no, nie byłoby to nic złego, ale na przykład są pewne marki odzieżowe, gdzie odcień zielonego bardzo dużą rolę odgrywa i to może powodować po prostu o sprzedaży tego lub nie. Tak. I teraz, znaczy, to jest istotna wiesz, wada. W sytuacji, w której my zamawiamy konkretny kolor i mamy potwierdzenie tego koloru w jakimś nie wiem, systemie szesnastkowym albo jakkolwiek. Ja no wiem, właśnie, że tylko powinien to jest być różnie. Jakimś szesnastkowym czy pentonem jakimś, nie? Tak no po naprawdę, prostu, no bo nie? Po prostu jak to określony ten udowodnisz kolor. potem? Po prostu określony ten kolor musi być w jakiś sposób. Wtedy nie będziemy mieli jakichś większych problemów, ale trzeba to określić wcześniej. Natomiast jeżeli to są zmiany, przebarwienia na jakichś poszczególnych, wiesz, częściach, tak, jeżeli belka ma tam, nie wiem, 10 metrów bieżące, 100 metrów bieżącą, bo nie ile, no to jeżeli, no, powiedzmy, łącznie, no są straty, tak zwane, no nie, czyli po prostu jest kawałek zniszczonego materiału, tak, ja nie mówię już o stratach na szwalni, tylko o stratach na belce, no nie, tylko po prostu są jakieś wady na belce, no to często jednak firmy tkaninowe jakby wyłączają sobie odpowiedzialność za coś takiego, no nie? Przynajmniej próbują sobie wyłączyć, informują o tym, że no w ramach produkcji danego materiału no mogą nastąpić po prostu problemy technologiczne, techniczne i tak dalej, tak? Nie są to na 100 metrach, nie jest to nagle 50 metrów zniszczone, tak? Tylko powiedzmy metr, nie? To jest jakiś procent. Więc czegoś takiego trudno byłoby. Jeżeli ta firma tkaninowa jest, no działa od lat na rynku, to na pewno ma pewnego rodzaju, wiesz, zabezpieczenia przed czymś takim, no nie, przed takimi rękojmiami. Wystarczy, ale żeby do prawnika się zgłosiła. No, to na pewno to w znajdzie. Sumie się trzeba się zabezpieczyć w taki sposób, że wysłać, poprosić o potwierdzenie mailowe i ten kolor określić chociażby w mailu jakimś właśnie z szesnastkowym, czy chociaż pantonem jakimś. No bo w sumie, wiesz, często w tych firmach tkaninowych jest tak, że przyjeżdżasz face to face, tak, arkusz wypełniasz zamówienia i albo na tym arkuszu i go dostać, kopię dla siebie w sumie. Tak. W taki sposób, znaczy, no, się zabezpieczyć, każda nie? rzecz, która potwierdza nam, że ten dany materiał zamawiamy i byłaby jak najbardziej w porządku. No nie, tak samo można, nie wiem, zrobić zdjęcie tego potwierdzenia, tak? Można zrobić zdjęcie tej belki. No wiadomo, że na zdjęciu to znowu będzie inny kolor. No ale to są już zabezpieczenia. Bo monitor, czyli, bo ekran powiem tak, przekłamuje znowu. Jeżeli zależy nam na tym, żeby to był ten konkretny kolor, odcień i tak dalej, jak to zwał, tak zwał, to już musimy zadbać o to, żeby po drugiej stronie dostarczyli nam nazewnictwo tego koloru albo żeby oznaczenie tego koloru nam dostarczyli, tak? Jeżeli nam na tym zależy. I duże marki to robią. To nie jest nic tak nienormalnego. One to robią, no nie? Tak, tak. Więc wchodzenie albo teraz, że tu światło dzienne, tu ścinka, sztuczne, nie? To jest szczerze mówiąc niedopatrzenie danej osoby, no nie? Bo jeżeli projektantowi, marce zależy na tym, to ona musi o to zadbać i koniec, kropka, no nie? Nie ma czegoś takiego, tak, światło tak. dzienne, światło sztuczne, no sorry. Albo po prostu na podstawie kawałka ścinka, fragmentu, tak, który dostaniemy w momencie zamawiania, akceptujemy tak ten kolor na odciętym kawałku, przypinamy też to, nie super, wiem, do karty zamówienia i to jest nasz punkt odniesienia, no nie? Na przykład, no. Tak. Pytanie potem, no, czy to, wiesz, no nie będzie coś takiego, że nie wiem, my coś innego, no nie wiem jak to, ale jest to w jakiś tam sposób. Jest to, no, i kontrargumenty mogą być każde, tylko teraz, które tak, będzie miało podparcie prawne i podparcie w dowodach, no nie?
Wiesz, tak, no bo ja sobie mogę powiedzieć, że mnie okradłeś teraz, tak? No i co w związku tak, z tym? No jak ja nie mam dowodów żadnych, wiesz o co tak, chodzi? I to dalej, to nie? Dokładnie. No, więc to też nie jest tak, wiesz, to, żeby nie było, to ja nie okradł mnie Kamil, tu nie ma pomówienia. Nie, spoko. To tak o przykład rozdajemy, nie? Tak, tak. Dobra, no, teraz więc... tak, dalej polecimy. Poczekaj, bo tak chcę jeszcze, żebyśmy ruszyli tak wszystkiego po trochu, bo wiadomo, że nie da się w szczegóły totalnie wszystkiego wejść. Natomiast jeszcze wiesz co? Dobra, to takie najczęstsze statystycznie problemy prawne marek odzieżowych, które ty zauważasz, z którymi najczęściej pracujesz, oczywiście bez żadnych danych wrażliwych i tak dalej, ale takie no najczęstsze rzeczywiście, bo my tu poruszyliśmy powiedzmy dwa takie, trzy takie najmocniejsze. Pierwszy to taki podczas bieżącej pracy tak naprawdę. Plagiat, inspiracje to jest taka twórcza, bieżąca praca. Mhm. Tkaniny no to jest taka już właśnie organizacyjnie produkcyjna. Szycie też organizacyjne, produkcyjne, ale pewnie jeszcze jakieś tam problemy, znaki towarowe i tak dalej, ale no co jeszcze jest takiego odnośnie dla marek odzieżowych, takimi najczęstszymi statystycznie problemami według ciebie? No z racji, że do mnie jednak z problemami najczęściej się zwracają, chociaż bardzo proszę, żebyście się zgłaszali też wcześniej, zanim ten problem nastąpi, bo jesteśmy w stanie większość problemów gdzieś tam przewidzieć. Dokładnie. Tu Krystian jeszcze, bo tu znaki zapytania wrzuca, cześć, nie zdążyłem, czy będę mógł później to obejrzeć na kanale. Tak, tam wrzucimy to, tylko może wytniemy ten, tą przerwę, bo tam, ale Arek tam coś mówił, zobaczymy, więc zostawimy całe, wrzucimy. Będzie coś tam. Tak, wiesz, spontanicznie. Zresztą live, wiesz, jak się robi live'a, to trzeba wiedzieć, że technicznie zawsze coś może pójść tak, nie trafie, to, tak samo jak się słucha. Dokładnie. Więc nie ma problemu. Dobra. No, natomiast wiesz to... co, no, o omnibusie w sumie powiedziałem. Zwracam uwagę na to, żeby może nie wymuszać zgód marketingowych, bo to czasami jeszcze się dzieje, że zgody marketingowe są wymuszane przy samym procesie zakupowym, bo niektóre systemy, nie chcę mówić nazw, ale niektóre systemy pozwalają na coś takiego i po prostu ktoś sobie przy konfiguracji zaznacza, że okej, ma być wymuszana, mimo tego, że to nie jest zgodne z prawem, no nie? Więc jeżeli macie coś takiego gdzieś tam przy procesie zakupowym, to nie wymuszamy tych zgód marketingowych. Czasami też widzę, że te obowiązki informacyjne z RODO są kopiowane gdzieś tam na dole stron internetowych i tak dalej. Nie ma sensu pisania, że ktoś jest administratorem i tak dalej. Robimy po prostu link do polityki prywatności i tyle. RODO to też kolejna rzecz. RODO to nie jest polityka prywatności tylko i wyłącznie, tylko RODO to jest więcej rzeczy niż polityka prywatności. To są też dokumenty wewnętrzne. To jest na przykład procedura usuwania danych osobowych albo procedura dotycząca realizowania uprawnień, no bo ktoś może chcieć na przykład zrobię zakup u Kamila w sklepie i po tygodniu będę żądał usunięcia moich danych osobowych. No i Kamil musi wiedzieć, że takie żądanie jest, mówiąc wprost, nie chcę mówić brzydko, ale jest z kosmosu, tak? Jest po prostu nie... prawdziwym, nie jest podpartym prawnie to żądanie, tak? Bo, no bo musisz Kamil te dane nie może klientów usunąć. Tak, bo trzeba te dane klientów trzymać, ale miałem takie sytuacje, że te dane były usuwane, więc nie można czegoś takiego robić, no nie? Więc trzeba wiedzieć, że po prostu RODO to nie jest tylko i wyłącznie polityka prywatności, to nie jest newsletter, zgody marketingowe, to jest też trochę więcej, no nie? Na start marki odzieżowej to jest, wiecie, to nie jest nie wiadomo ile tych dokumentów, no ale są takie podstawowe rzeczy, które po prostu musicie wiedzieć, tak? Czyli właśnie jak realizować te żądania, co zrobić w przypadku wycieku danych, no bo te dane wyciekają, w jaki sposób gdzieś tam zabezpieczyć się, to, że trzeba mieć te dwuskładnikowe hasła, tak, czy tam uwierzytelnianie dwuskładnikowe dokładnie i tak dalej, no nie, także RODO to nie jest tylko i wyłącznie polityka prywatności, a tak czasami się dostaje takie pytanie, że prośba o wdrożenie RODO i ja wysyłam, wiesz, takie minimum dla marki odzieżowej, dla e-commerce'u, a dostaję pytanie, a to nie, to ja miałem na myśli tylko politykę prywatności, no nie? No nie, nie, no RODO to, a to nie są jest też pewne, a to też są pewne procesy w firmie samej nawet, tej, tak, która prowadzi i sprzedaje, nie, obsługi, co zrobić, gdy to, tamto, tak jak mówiłeś, tak, nie?
Tak, tak. Tak jak w pewnym momencie ustala się procesy reklamacyjne wewnątrz organizacji, wewnątrz e-commerce'u, czyli kto, gdzie, kiedy, jak ma zareagować, w jakich terminach i tak dalej, to tak samo się robi pod RODO, no nie? Więc to wszystko jest. Więc to wszystko, no trzeba po prostu w jednym miejscu to uwzględniać. Tak samo przy rekrutacji, tak? Jeżeli kogoś rekrutujemy, to też mamy RODO, no nie? Więc tutaj też trzeba odpowiednie rzeczy zrobić. No, że tylko przetwarzasz te dane do celów rekrutacyjnych i to musi też, no tak, też to i trzeba usunąć są po jednej stronie CV, i po drugiej. Tak, tak, to CV potem trzeba usunąć i tak dalej. No nie? Tak, tak, dokładnie. Tak. Co tam jeszcze jest takiego? Wydaje mi się, że to chyba z takich kluczowych rzeczy. No chyba to, no, abstrahując jeszcze od tych te znaki towarowe czasami, nie? Te znaki towarowe czasami, to co kiedyś... Tak, no teraz jest to dofinansowanie na znaki towarowe, więc można sobie z tego korzystać, więc sobie można o tym wspomnieć, że na poziomie Unii Europejskiej można, no i też poza Unią Europejską można mieć zwrot, tam 75% w Unii, a 50% poza Unią Europejską, jeżeli rejestrujemy, można mieć zwrotu kosztów rejestracji, no nie? No znak towarowy w pewnym momencie warto zarejestrować. Kiedy go zarejestrować, to znaczy, ciężko wiesz, odpowiedzieć. Ja nawet... No w pewnym momencie na pewno już trzeba, tak? Jeżeli na start planujemy od razu globalizację, czyli międzynarodową sprzedaż, jeżeli wiemy, że na start będzie już większa ilość klientów, no to jest większe prawdopodobieństwo, że nas skopiują. Więc wtedy no już na pewno na starcie rejestrujemy znak towarowy, tak? No ale jeżeli robimy to testowo i wiemy, że będziemy jeszcze 10 razy piwotować, no to w tej sytuacji no nie ma sensu od razu rejestrować znaku towarowego. Marcin, wejdź na mój profil albo na profil mojej kancelarii, chyba z milion razy na ten temat pisaliśmy, wiesz? A jak coś, to na stronie EUIPO, czyli Europejskiego Urzędu do Spraw Własności Intelektualnej, tam też jest informacja. A taką skróconą, skondensowaną jest u nas na profilach społecznościowych. Natomiast zwracam uwagę, że to jest na wyczerpaniu. Tam było, z tego co pamiętam, 15 milionów, a można dostać 1,5 tysiąca euro. 1,5 tysiąca euro można dostać zwrotu, więc to jest bardzo duża kwota. Natomiast jak dzwoniliśmy tam z 2 tygodnie temu czy tydzień temu, to już było na wyczerpaniu. Nie ukrywam, że sami chyba z 10 czy trochę więcej znaków zarejestrowaliśmy na bazie tego dofinansowania. Więc, bo wszystkim to przydzielano, nie? Wszystkim, jak leci. Dobrze, dobrze. Wiesz co, ja jeszcze chciałem poruszyć taką na końcówce ostatnią kwestię z tymi znakami towarowymi, bo pewnie też sporo masz jakby tematów z tym związanych. I chodzi mi o to, co ja się zgłosiłem do ciebie tam jakiś czas temu o pomoc i tak dalej z tym łobuzem. Pamiętasz? Tak, tak. Też moim zdaniem taki temat wśród tych marek odzieżowych, że przed jakby podjęciem jakiegokolwiek nadruku wcześniej, czy jakiegoś hasła, no moim zdaniem teraz to powinno się wszystko sprawdzić w tej bazie UPRP, chociażby na szczeblu krajowym, czy rzeczywiście jakieś hasło, slogan nie jest zarejestrowane. Tak, znaczy pierwsza rzecz czy jest zarejestrowany, a druga rzecz, czy sam w sobie nie jest twórczy, albo czy nie było już jakiejś sprawy przeciwko temu, komuś kto wykorzystał ten dany cytat. Tak, bo wtedy była ta sprawa łobuz, no to wiesz, jest takie totalnie pospolite słowo, tak? A jednak komuś się udało to zarejestrować. Zarejestrował ktoś to i generalnie wiesz. No, tak. Znaczy są, jakby... to powiem tak, wiesz, są, no bo jeżeli my mówimy o znaku towarowym, to może jest takie przeświadczenie, że sporo osób myśli, że to jest logo firmy, nie? Ale znakiem towarowym może być slogan, może być więcej słów, tak, po prostu, które nic nie znaczą albo coś znaczą. Może być też znak towarowy przestrzenny. My możemy wzór odzieży zarejestrować jako znak towarowy, tak? To jest znak towarowy przestrzenny, to tak się nazywa, jeżeli ktoś będzie chciał w to wejść. Nie ma ich jakoś super dużo jeszcze, bo to jest stosunkowo nowe, ale jest coś takiego. Natomiast jest też kwestia tego, że, bo właśnie mówisz, że jesteś zdziwiony, że jakiś znak został zarejestrowany.
oznacza to tyle, że jeżeli znak został zarejestrowany, oznacza to to, że przeszło takie, no, jakby spełniło przesłanki tej oryginalności i tak dalej, tak? Albo nie zostało do końca zbadane poprawnie przez urząd, a druga rzecz, nie było żadnego sprzeciwu w trakcie. Jest okres 3 miesiące. Tam jest 3 miesiące sprzeciwu. Tak. No. Jest 3 miesiące, 3-miesięczny okres sprzeciwowy. Więc po prostu to przeszło, no nie? I jakby okej. Okay. Natomiast jeżeli chciałbyś to wykorzystać i ktoś chciałby to wykorzystać i uznałby, że jednak te przesłanki nie zostały spełnione, no nie? To może wnieść potem o unieważnienie znaku towarowego. Także tutaj zostawiam to. To się nazywa unieważnienie. To ty tak. Też można coś takiego zrobić. Nawet jeżeli znak tylko jest towarowy i zarejestrowany. Tylko ktoś, no nie, no, nazwa energii, buty. Pieniądze, aby też się zająć tym, żeby, wiesz, żeby to unieważnić tam dalej, no bo to wiadomo. Tak, ale przy znakach towarowych łobuz to jeszcze bym się nie zdziwił, no nie? Natomiast te buty, jeżeli bo zobaczcie, to jest fajny ten przykład, buty to będzie spoko. Jeżeli mam markę, która produkuje buty, to słowa buty nie mogę zarejestrować. Ale jeżeli mam kancelarię adwokacką, która nazywa się buty, to mogę zarejestrować taką nazwę w klasach nicejskich związanych z... Nie? Tak. Więc to zależy, gdzie my chcemy zarejestrować tą nazwę, w sensie w jakich kategoriach, no nie? No tak. Ja na przykład rejestrowałem ostatnio nazwę bloga, to Fashion X. No i wrzuciłem tam klasyfikację szkolenia, blog i tak dalej i odzież też. Mówię, to koszulki sobie na przykład tam, czy polówkę zrobię. I polówki czy t-shirta nie przepuścili, bo napisali mi, że to jest zbyt ogólne, bo rzeczywiście tematyka zgodna z ubraniami, ale blog i tam szkolenie to okej, nie? Bo jest zupełnie to jakby inna kategoria. No kancelaria dla butów. Natomiast kancelaria prezydenta, jedno dostałem ostatnio, bo ktoś do mnie napisał. Jeżeli łobuz jest zarejestrowany, a ktoś tam zrobił na przykład... I jak na przykład słowo łobuziak, to już jest inne słowo, nie? Do mnie mam, to już jest zupełnie inne, osobne. Oczywiście jest jeżeli, po pierwsze mamy opóźnienie z 15 sekund pomiędzy sobą, natomiast jest coś takiego, że przed rejestracją robi się badanie zdolności rejestracyjnej. Dobra. Tak, robi się badanie zdolności rejestracyjnej i bada się wtedy, czy są inne znaki, które są podobne i bada się między innymi tym, jakby bierze się pod uwagę przy badaniu takiego podobieństwa też ten pierwszy człon, no nie? Czy on wprowadza w błąd co do tej pierwotnej nazwy, która już jest zarejestrowana, no nie? Czy po prostu taki zwykły konsument, taka zwykła osoba, czy widząc tylko ten pierwszy człon, łobuz i łobuziak, to akurat może być złe porównanie, no nie, no bo to, no to w mojej ocenie ewidentnie się odróżnia, no nie? Natomiast mogą być takie znaki, gdzie po prostu pierwszy człon będzie taki sam dla 10 znaków, a drugi człon będzie ten odróżniający, no nie? No to jeżeli ten pierwszy człon jest taki sam, no to tutaj może nam urząd zbanować tą rejestrację, no nie? Tak samo ktoś może złożyć sprzeciw, no nie? Argumentując tym, że to nie jest odróżniające, ojejku, aż mikrofon walnąłem, że to nie jest odróżniające, że to po prostu no nie będzie się odróżniało i będzie wprowadzało w błąd, no nie? Okej. Dobra, słuchaj, to ostatnie pytanie, bo tam jeszcze odkopię takie, które gdzieś tam dostałem i to jest w sumie no tak do tego nawiązujące, z tego prawa cytatu, czyli że czy wykorzystanie wizerunku łamane, bardziej chodziło tu o cytat danej osoby na odzieży jest dopuszczalny, czyli tutaj ktoś chciał jakiś cytat Czesława Miłosza na koszulkach zrobić, ktoś miał pomysł na markę odzieżową z cytatami jakichś wieszczy narodowych, bo takie miałem pytania. I czy to można jakoś za pomocą prawa cytatu wykorzystać na odzieży?
Wiesz co, analizowałem to jakiś czas temu i to jest ta właśnie kwestia tego problemu, gdzie rozmawialiśmy o tych memach i o tych, wiesz, sloganach i tak dalej. No nie, no to jest podobny problem niestety. No nie? Jeżeli miałbym tak publicznie odpowiadać, to powiedziałbym, żeby tego nie robić, bo to jest za dużo problemów z tym. No nie? Natomiast... Jeżeli ta osoba chciałaby, wiesz, zgłosić się na poradę, no to po prostu trzeba byłoby szukać minimalizacji takiego ryzyka, no nie? To się mitygowanie ryzyka nazywa. Trzeba po prostu szukać zmniejszenia tego, tak? I wiedzieć po prostu, jak to wygląda, no nie? I wtedy kalkulacja biznesowa, czy robimy, tak. Czy nie, nie? Czy wchodzimy tak, w to, czy nie? Tak, no ale taką kalkulację biznesową to zaznaczam, że to się robi z prawnikiem, no nie, to zdecydowanie trzeba po prostu się zgłosić do prawnika, nie idziemy tak na pałę po prostu, mówiąc kolokwialnie i robimy taki biznes, tylko jeżeli widzimy, że może być takie ryzyko, no to jednak warto poznać, jakie to będzie ryzyko, jakiej wysokości, jakie będzie prawdopodobieństwo, no jakieś takie rzeczy dałoby się przedstawić i pokazać, no nie. Okej, tu Marcin jeszcze tak pyta, czy mogę zarejestrować znak towarowy, nie mając działalności gospodarczej. Czy jeśli odrzucą wniosek, tak. Bo już ktoś zarejestrował taki znak, to czy płacimy za to? Tak, znak towarowy można bez działalności gospodarczej. Dofinansowanie jest dla MŚP akurat, więc mała, średnia, mikrośrednie przedsiębiorstwa, małe, średnie przedsiębiorstwa, sorry, więc tam akurat nie, z tego co wiem, znaczy nie rejestrowałem znaku jeszcze dla niedziałalności gospodarczej w ramach dofinansowania, natomiast to jest, tam tylko działalności mogą, z tego co wiem, w ramach tego dofinansowania, ale ogólnie mogą osoby prywatne, fizyczne, dokładnie mówiąc. Natomiast jeżeli odrzuci się wniosek, jeżeli urząd odrzuci wniosek, no to oczywiście płacimy za to, tak? Tak samo, jeżeli będzie, jakiś sprzeciw i tak dalej, no to najczęściej jest dodatkowy koszt, dlatego robi się wtedy wcześniej, przed rejestracją, robi się to badanie zdolności rejestracyjnej, które jest znacznie tańsze. I wtedy właśnie szacujemy ryzyko, sprawdzamy, czy ten znak można zarejestrować, tak? Sprawdzamy, czy są inne podobne znaki zarejestrowane. Po prostu jak się nie dostanie, to się nie płaci tego okresu ochronnego, nie? Tak, tak. Tego 10-letniego, a za sam wniosek trzeba zapłacić, nie? Tak, tak. No dobra, okej. Myślę, że tu już po prostu nam się kończy czas, już tu nie będziemy. Myślę, że sporo było różnych, wiesz, różnych tematów. Sporo było. Jak ktoś będzie chciał, to myślę, że śmiało możecie dawać znać Kamilowi albo mi na privie, że jakieś tam tematy was bardziej interesują, to myślę, że będzie można za jakiś czas coś dograć jeszcze. Pan spokojnie. Dokładnie, coś dograć. Ja gorąco zapraszam wszystkich zainteresowanych na profile w social mediach do Arka, bo tam jest mnóstwo wiedzy, szczególnie w tych e-bookach. Także tam ogólnie zobaczymy, gdzie się znajdzie ten materiał, czy na YouTube, czy na platformie kursu. Zobaczymy, jak to tam później podzielimy sobie. To podlinkuję wszystko, co tam się da i co jest związane, żeby jak najwięcej osób do tego dotarło. Ja też dzisiaj wieczorem lub jutro puszczę do bazy mailowej to nagranie, jak ściągnę to i tam zobaczymy, jak to tam wyszło, czy tam nie przerywa, czy da się to oglądać, bo nie wiem, bo po prostu już jestem taki, wiesz, trochę... Nie, wiesz co, wydaje mi się, że ja widzę nadzieję, tak, jak widzą inni, więc jest okej. Okay. Mamy lekkie opóźnienie mamy pomiędzy sobą, czasami to są 3 sekundy, czasami 20, ale wiesz, to wszystko idzie płynnie, bez przesady. No nie? Puścimy też tam do obejrzenia to na maila, natomiast ja podlinkuję, gdzie się da, e-booki, linki do twojej kancelarii i jak ktoś chce jakąś u Arka wykupić poradę, czy coś się dowiedzieć więcej, czy coś bardziej szczegółowego, no to piszcie już tam do Arka lub tam na adres kancelarii, tam na stronie kancelarii, z tego co pamiętam jest wszystko. Nigdy tak wprost nie reklamuję, więc bardzo dzięki. Nie, ja generalnie, wiesz co, nie mam z tym problemu, bo wiesz, jeżeli ktoś rzeczywiście potrzebuje pomocy i jakby... Wiesz, no to albo ktoś jakby coś bierze, albo nie, jakby wiesz, ja z takiego podchodzę założenia i generalnie, jasne. Wiesz, ja bardziej wolę, wiesz, powiedzieć i albo ktoś skorzysta, albo nie, po prostu, nie, ja ogólnie lubię, wiesz, jak mi ktoś od razu też powie, czy coś na przykład robimy, czy nie robimy, bo po prostu, wiesz, to jest
wiadomo, a to jest wiadomo, że kto będzie chciał i kto będzie potrzebował pomocy jakiejś dodatkowej, nie? Jasne. Jasne. Ja też no, jestem także... na grupie, także tam w razie czego tak, na jak tej grupie to możecie Arka oznaczyć oznaczać mnie. Na tej grupie zamkniętej kursu, to jak tam ktoś jakieś ma pytania, to można oznaczyć Arka, to tam Arek w miarę możliwości czasowych będzie starał się coś odpowiedzieć. Mhm. A tu jeszcze jedno pytanie, Marcin, jaki koszt wniosku? Do EU i poczty, ten znak europejski. Chyba. Tak, tak, to ten znak. Ten znak europejski to jest 675 euro, jak dobrze pamiętam. Za rejestrację. Nie, sorry, to jest 850 euro za rejestrację, a 675 euro było zwrotu z dofinansowania. Tak, to jakoś tak te kwoty wyglądały. Natomiast wszystkie koszty są na stronie. A jeszcze powiedz, ile Polski EUIPO kosztuje wniosek. Jest to polskiego, nie pamiętam. Znaczy polski jest tańszy, wiesz, ale powiem szczerze, że ostatnie 10 znaków to polski była Unia Europejska, chyba... które rejestrowaliśmy, no nie? Coś około 500 zł, tam 450, jakoś tak. Z tego co pamiętam, około 500-600 zł, jak tam no. Więcej, tak, tak, jakoś tak. Jak więcej się tych klas weźmie, to tam chyba 140-160 zł dochodzi dodatkowo później za chyba klasę, coś tam. Tak, 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 no bo to jest pierwsza klasa, to jest w cenie, złotych, pierwsza klasa jest w cenie w Unii tak. Europejskiej, a potem a oczywiście trzeba za kolejne chyba... klasy płacić, tak. Tak. No dobra, to dziękujemy bardzo, dzięki serdecznie. Zapraszamy na profile jeszcze raz Arka, do Arka Kancelarii, zapraszamy do dołączenia do Szkoły Marki Odzieżowej, teraz są zamknięte zapisy. Ale kiedyś tam wrócą. Jak wrócą, to dam znać na mailu i w social mediach. Dziękujemy za dzisiaj. Ja tobie, Arek, dzięki. Bardzo dziękuję dzisiaj. Ja też w ogóle dzięki, Kamil, mega miło było. I rzeczowej wiedzy. Bardzo ci dziękuję za poświęcony dzięki czas. Też. Było bardzo miło i fajnie. Sorry za kłopot. Spoko, spoko, wiesz, normalne. Przepraszam za problemy techniczne, ale mam nadzieję, że to później tam będzie w ciągłości, że będzie dało się to obejrzeć, także mam nadzieję, że wyszło w porządku. No. Tak to jest, wiesz, dobra, jak zdalnie. Dobra, także dzięki za tak, po prostu dzięki dzisiaj. Dzięki wam, jak coś, to w kontakcie. Razem. Dzięki, cześć wam.